W minionym tygodniu pracownicy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oddawali osocze. Pomysł zrodził się wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oddziału i jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na krew spowodowane pandemią koronawirusa. W porozumieniu ze stacją krwiodawstwa w ramach indywidualnych wizyt, to osocze funkcjonariusze będą oddawali. Jest to akcja społeczna. Typową inicjatywa należy do funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Do udziału w akcji zgłosiło się 40 osób, to około połowa wszystkich. Którzy przechorowali w oddziale COVID-19. Sytuacja wygląda następująco: że tutaj mówimy o funkcjonariuszach samej komendy oddziału i ta liczba właśnie jest znacznie większa, dlatego że funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w innych placówkach Straży Granicznej i to są na przykład takie miasta jak Zakopane czy też Tarnów zgłaszali się wcześniej i wcześniej indywidualnie też oddawali takie osocze. Natomiast tutaj mówimy o akcji zorganizowanej. Mundurowi zgłaszali się do punktu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Nowym Sączu. Tutaj po odpowiednim przygotowaniu i dzięki specjalistycznemu urządzeniu stosowana była metoda plazmaferezy. Cały proces trwa około godziny i uzyskuje się w ten sposób 600 ml osocza. To polega na tym, że mamy taką małą wywióweczkę w aparacie, która, która odwirowywuje sobie osocze, oddziela sobie osocze od krwinek czerwonych. Osocze jest zbierane do takiego specjalnego pojemnika, natomiast krwinki czerwone są z powrotem wracane do, do pacjenta, czyli do, do dawcy, prawda? czyli z powrotem wraca do żyły dawcy. Oddawanie osocza to jedynie połowa całej akcji. Część funkcjonariuszy oddawała bowiem także krew pełną. Ważne jest, żeby oddawać krew, prawda, ponieważ nawet jako od ozdrowieńca krew pełną, jeżeli na przykład oddamy krew pełną, to również mamy jako od ozdrowieńca pozyskamy krwinki czerwone, płytki oraz osocze. Mamy pobrane poziomy miana przeciwciał i jeżeli jest ono na tyle wysokie, później zapraszamy do oddania samego osocza. Specjalny separator do poboru osocza do Nowego Sącza trafił z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. To separatory są w Sączu. Dzięki staraniom, separator funkcjonuje. Na te duże akcje, na te duże wydarzenia, jest na ten że nie mamy obietnicy pana dyrektora z Krakowa, że jeśli będzie trzeba, to dojadą separatory, czy też jeden, czy dwa dodatkowe. Wszystkim przyjaciołom ze służb mundurowych bardzo, bardzo dziękujemy za ten akt, za to podarowanie części siebie. Kawałka siebie dla dobra i zdrowia drugiego człowieka. Pobrane od ozdrowieńców Osocze będzie teraz wykorzystywane w leczeniu pacjentów z chorobą COVID-19.